W 1979 roku na towarzyskim spotkaniu na uczelni w Instytucie Mechaniki i Budowli Politechniki Krakowskiej prawie że przypadkowo dowiedzieliśmy się o skali zjawiska aborcji w Polsce. To nas zaszokowało. Zaczęliśmy myśleć, co zrobić. Chcę przypomnieć krótką, ale jakże straszliwą w swojej wymowie definicję aborcji. Aborcja to przerwanie życia człowieka na etapie od poczęcia do urodzenia główki 9-miesięcznego zdrowego dziecka. W tej kaplicy przed 30 laty rozpoczęła się krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci. Przypomnę, 12 października 1980 roku, jeszcze czasy komunizmu i grupa młodych ludzi, bo wtedy byliśmy młodzi, pracowników naukowo-dydaktycznych kilku uczelni Krakowa, duchowo kierowanych przez księdza profesora Edwarda Stańka, postanowiła drogą modlitwy dokonać zmiany, i to zasadniczej zmiany, jeżeli chodzi o obronę życia nienarodzonych dzieci. Dzień był nieprzypadkowy. 12 października 1980 roku był ogłoszonym przez Jana Pawła II dniem Światowej Modlitwy w Intencji Rodzin. A jeśli do czegoś pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. Więcej jeszcze, chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, bo dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce. Więc chcę wam wszystkim powiedzieć, nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością, i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Sformułowaliśmy dwa cele krucjaty modlitwy. Pierwszy cel to obudzenie sumienia narodu. Wiemy, w tamtych czasach komunistycznych cenzura blokowała wszelkie prawdziwe informacje na temat tego, co wówczas nazywano przerwaniem ciąży. A więc nie mieliśmy możliwości dotarcia do naszego społeczeństwa. Oczywiście jedna możliwość, zawsze niezawodna, struktury Kościoła katolickiego. Drugi cel naszej krucjaty to prośba do Wszechmocnego Boga o anulowanie, zniesienie obowiązującej wówczas ustawy o tak zwanym przerwaniu ciąży i zastąpienie jej prawem chroniącym życie każdego poczętego dziecka. Sytuacja była dramatyczna. Według rzetelnych szacunków w tamtych czasach zabijano rokrocznie w Polsce około 800 tysięcy nienarodzonych dzieci. Oznacza to, że każdego statystycznego dnia w tamtym czasie ginęło ponad 2 tysiące polskich nienarodzonych dzieci. To była rzeka krwi. I oczywiście cenzura i system komunistyczny, który blokował ten konieczny przepływ informacji, żeby obudzić sumienie narodu, zmobilizować nasze społeczeństwo do obrony życia. Tutaj właśnie, gdzie znajdujemy się, a więc w jadalni
u sióstr Felicjanek przy ulicy Smoleńsk odbywały się przez całe lata i nadal odbywają spotkania formacyjne ludzi młodych i trochę starszych inteligencji katolickiej. Osobom, które zgłosiły chęć uczestniczenia w krucjacie, organizatorzy przesyłali materiały w postaci z jednej strony intencji do modlitwy na każdy miesiąc, ale również materiały poglądowe dotyczące obrony życia, materiały w postaci kserokopii ważnych dokumentów, zdobytych informacji o rozwoju dziecka w łonie matki nie tylko, a także o metodach, w jakich to życie można bronić. Kolega miał dużego formatu zdjęcia dzieci, które rozwijają się w łonie matki i po aborcji, różnymi metodami. Wtedy było 6 różnych metod. Tę wystawę pokazał w 2 liceach w Krakowie. Tytuł tej wystawy był zaczerpnięty ze słów papieża Pawła VI. Życie każdego człowieka od samego poczęcia jest święte. Ale większość tekstów pochodziła od Jana Pawła II, który był naszym wychowawcą już nie tylko od czasu, kiedy został papieżem. Krucjata rodziła się w środowisku akademickim Krakowa, duszpasterstwo akademickie kierowane przez księdza doktora Franciszka Płonkę, Instytut Teologii Rodziny kierowany przez dr Wandę Pułtaską, duszpasterstwo rodzin kierowane przez księdza infuata Władysława Gasidło. W tych strukturach znaleźliśmy wsparcie, pomoc i możliwość mobilizacji tysięcy osób w Polsce do tej modlitwy. Pomysł krucjaty nie jest naszym pomysłem. To jest pomysł, który wprost zasugerował Jan Paweł II, sługa Boży, nasz wielki rodak. I to w czasie pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny. To życzenie łączy się z następnym. Ziemię Stwórca dał człowiekowi i na tym panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do życia. Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoją tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I tak jak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy przynosi plon, podobnie też to zjednoczenie w miłości dwojga osób, mężczyzny i kobiety, owocuje nowym życiem ludzkim. To życiodajne zjednoczenie osób uczynił Stwórca pierwszym sakramentem, a Odkupiciel potwierdził ów odwieczny sakrament miłości i życia i nadał mu nową godność, wyciskając na nim pieczęć swojej świętości. Prawo człowieka do życia związane jest z ustanowienia Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzyża sakramentalnym i nierozerwalnym małżeństwem. Życzę więc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzinach, ażeby to święte prawo nie przestało kształtować życia na ziemi Polski. I tu, na Podtatrzu, na Podkarpaciu i wszędzie słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w
oparciu o nierozerwalną więź małżonków, rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym on poczyna się jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały lat moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. Wiedzieliśmy, że po juwenaliach w Krakowie dzieje się rzeźnie winiątek. Około 200 studentek wtedy, kilka tygodni po juwenaliach, poddawało się zabiegowi przerwania ciąży. Postanowiliśmy tę wystawę rozbudować, pokazać na miasteczku akademickim. Postanowiliśmy dać księgę wystawy, żeby ludzie swoje refleksje tam wpisywali. Jedna ze studentek wpisała, że po obejrzeniu tych plansz postanowiła urodzić swoje dziecko. Wiedzieliśmy jako inżynierowie, że budowla zbudowana na złym fundamencie albo bez fundamentu nie przetrwa. Postanowiliśmy zacząć od modlitwy. Oczywiście informacja miała iść swoją drogą, miały być wystawy i to, co można było zrobić, jakieś spotkania z młodzieżą. Natomiast fundamentem miała być modlitwa. Mieliśmy wielki dar wiary, bo wiedzieliśmy, że u Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Logika wiary jest prosta. Jeżeli Pan Bóg dopuścił do tak wielkiej zbrodni, bo tak musimy to nazwać, co się wtedy działo, to dał potencjalnie ogromną łaskę do eliminacji tejże zbrodni, do eliminacji tego zła. I tylko od nas zależało, i tak to mówiliśmy w tej kaplicy, czy podejmiemy tą współpracę z Panem Bogiem, czy to będzie współpraca poważna, długofalowa, roztropna, czy to będzie, nie daj Boże, jakaś akcja typu słomiany zapał i po kilku miesiącach czy latach braknie ochoty i woli do kontynuowania tego dzieła. I postanowiliśmy przez 3 miesiące codziennie uczestniczyć we mszy świętej, przyjmować w tej intencji komunię świętą i to początek naszej krucjaty modlitwy, czyli walki o obronę życia poczętych dzieci. To naprawdę musiała być walka, oczywiście walka pokojowa. Udało się zorganizować od 1000 do około 1500 ludzi modlących się w ten sposób w całej Polsce. Oraz pomyśleliśmy o chorych. Oni mieli ofiarować swoje cierpienia w tej intencji, odmówić różaniec. Ponieważ w krucjacie uczestniczyli ludzie z całej Polski, dlatego postanowiliśmy rozpoczynać kolejne edycje krucjaty modlitwy w Częstochowie na Jasnej Górze u stóp Maryi, Matki Jezusa, Pani Życia, ale i Królowej Polski, naszej Królowej. Pierwsza pielgrzymka w Częstochowie odbyła się w Święto Narodowe Polski 3 maja 1981 roku. Były kolejne wystawy ustawiane na Jasnej Górze. Pierwsza wystawa jeszcze kolorowa w języku polskim. Następna wystawa w 1983 roku przygotowana na przyjazd Jana Pawła II. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo dużo turystów z całego świata i wykonaliśmy tę wystawę z podpisami, z tekstami w 4 językach. Polskim, francuskim, angielskim i rosyjskim. Pojawiła się też możliwość pokazywania filmów. Pierwszy, jaki zobaczyliśmy, to był film Edelmana pokazujący rozwój dziecka w łonie matki i film Niemy krzyk. Kto chciał, przychodził oglądać i w salce katechetycznej pokazywaliśmy te filmy. Film, który otrzymaliśmy z Niemiec, był dokumentacją aborcji, czyli przerwania ciąży na żywo, bez żadnego znieczulenia. Szokujący. Te filmy zrobiły bardzo dużo dobrego w przemianie świadomości naszego społeczeństwa.
życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia, to znaczy w chwili połączenia się materiału genetycznego ojca i matki. I to jest dzisiaj już, niezależnie od używanego słownictwa, fakt niepodważany przez naukowców. Inaczej jest w świecie ideologów, wiadomo, ale fakty biologiczne, fakty podręcznikowe są jednoznaczne. Rozwój dziecka jest stopniowy i na przykład tam serce to bije od 3. tygodnia. Już dziecko postraszone hałasem, postraszone bardzo silnym błyskiem świetlnym się niepokoi. Mózg zaczyna objawiać swoje czynności w 6. tygodniu życia płodowego. Przekazy od czasów najdawniejszych przyznawały człowieczeństwo dziecku noszonemu przez kobiety, czego są dowody w historii. Na przykład koronację w łonie matki z chwilą śmiertelnej choroby króla koronowany w szacha Persji. Życie dziecka, które się poczęło, dla każdej kobiety jest niezwykle ważne. To jest wydarzenie epokowe dla kobiety, najważniejsze w jej życiu. Dar macierzyństwa jest darem bezsprzecznie największym, jaki kobieta może otrzymać. I każda kobieta prędzej czy później dorasta do chęci posiadania dziecka, posiadania czy rodzenia dziecka. Mówiliśmy wtedy, że prosimy Pana Boga o dwa wielkie cuda. Bo mówienie w czasach komunistycznych o obudzeniu sumienia narodu w tym temacie, o zniesieniu ustawy, dzisiaj byśmy powiedzieli, aborcyjnej, no wywoływało u dobrych katolików uśmiech, niedowierzania czy nierealności tych celów. W 1991 roku Sejm, już debatując nad ewentualnym wprowadzeniem prawa do życia, zarządził tak zwane konsultacje społeczne. Była oficjalna uchwała Sejmu, wzywająca wszystkich Polaków do tego, aby drogą pisemną, kierując na kancelarię Sejmu, wypowiedzieli swoje stanowisko, czy są za prawem do życia nienarodzonych dzieci, czy za utrzymaniem tej ustawy, wiemy, z czasów stalinowskich. I sukces niewyobrażalny. Do Sejmu wpłynęło 1 700 000 pisemnych odpowiedzi. Z tego 89% za życiem. Po 12 latach modlitwy tysięcy osób w całym kraju, w nowych warunkach politycznych, okazało się, że 7 stycznia 1993 roku, po burzliwym sporze, Sejm anulował ustawę aborcyjną. Przypomnę jeszcze z czasów ostrego terroru komunistycznego z 27 kwietnia 1956 roku i wprowadził prawo chroniące życie nienarodzonych. Znaleźliśmy informację w miarę rzetelną. 5% Polaków chce dzisiaj prawa do aborcji na żądanie. To jest wspaniały wynik. Trzydzieści lat krucjaty. Organizujemy tą skromną uroczystość, żeby podziękować Panu Bogu, Matce Bożej i ludziom. Bo jest to dzieło Boże, ale wiemy, Pan Bóg zawsze posługuje się ludźmi. Tych ludzi nam dał dużo. Dzisiaj, uwzględniając podziemie aborcyjne, mówimy, że w Polsce ginie jeszcze około 7-14 tysięcy dzieci rocznie. To boli, ale musimy być obiektywni, porównać. 800 tysięcy i 14 tysięcy, to jest niecałe 2% tego, co było kiedyś. Walczymy o życie każdego dziecka. Ale musimy w sprawiedliwość dziękować Bogu za tą radykalną zmianę. To, co nas najbardziej cieszy, to ogromna zmiana świadomości społecznej. Po kilku latach wprowadzono znowu nieograniczone prawo, w cudzysłowie, do zabijania nienarodzonych dzieci. Baliśmy się, co się będzie działo. Bolejemy, bo zarejestrowano 3 tysiące aborcji. Ale nie 200 tysięcy, czy nie 100 tysięcy. 3 tysiące w skali całego kraju przy pełnej legalności, darmowości w szpitalach. Głębsze zastanowienie chyba nie powinno kobiety nigdy w tym kierunku pchnąć, żeby dziecko w swym łonie mogła zabić. Zmuszona, czy to trudnymi warunkami, jak
jest mówione, czy przez najbliższych, przez ojca dziecka. Jeżeli podejmuje ten rozpaczliwy krok, to dokonuje zabójstwa dziecka, ale sama również później, czy od chwili podjęcia tej decyzji, chyba bardzo cierpi. Cierpi z uwagi na to, że zabija absolutnie istotę, która była z nią najściślej związana, a wyrzuty sumienia pozostają chyba do końca życia. To widać później po kobietach, które zaczynają chorować na depresję przede wszystkim i inne choroby psychiczne. Mówimy o czymś takim jak syndrom postaborcyjny. Taka kobieta pozbawia życia własne dziecko, a z drugiej strony szykuje sobie bardzo ciężki los do końca życia. Co się dzieje z sumieniem ludzi, którzy brali udział w zabójstwie dziecka? To jest matka, to jest lekarz, to jest ojciec, który może udawać, że nic nie wie, albo tylko powiedział idź zabić. To są pielęgniarki, ludzie z najbliższego otoczenia, ci wszyscy, którzy wiedzieli, a nie pomogli. I to obciąża sumienie nas. My, jako naród, mamy krew tych dzieci na swoich rękach. I dlatego, oprócz modlitwy w intencji obrony, modlimy się w intencji, żeby Pan Bóg nam wybaczył, nam wszystkim, bo nikt z nas nie jest bez winy. Nawet ci, co są obrońcami życia, co coś robią, można ich zapytać, czy zrobili już wszystko, czy nie można było więcej. Ktoś, kto nie chce mieć tego dziecka, ale zgodzi się urodzić, przekaże do adopcji. Wtedy daje radość tym, którzy wychowują to dziecko. Jest takich ludzi bardzo dużo. Jest to nadzieja,